A teraz gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. 30 marca w gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej o udział w dalszym etapie konkursu walczyło 29 uczniów. Do dalszego etapu zakwalifikowały się 4 osoby. Co roku do Czarnej Sędziszowskiej zjeżdżają się młodzi pasjonaci szeroko rozumianego pożarnictwa i ratownictwa. To już tradycja. W samej Czarnej jeszcze za czasów szkół podstawowych również były rozgrywane takie eliminacje. Później nastąpiła w ramach reorganizacji szkół trochę przerwa i jak pamiętam od 2003 roku nieprzerwanie, czyli po raz 15 organizujemy turniej właśnie wiedzy pożarniczej. W tym roku do gminnych potyczek stanęło 9 gimnazjalistów z 3 placówek i 20 uczniów z 10 szkół podstawowych. Wiedza pożarnicza, jaką musieli wykazać uczestnicy, do najłatwiejszych z pewnością nie należy. Na przestrzeni lat pytania i zakres wiedzy konkursowej bardzo ewoluował. Na początku, w zależności od zasobów, jakimi dysponowały ochotnicze straże pożarne, czy w ogóle straże pożarne, był to mniejszy zasób wiedzy. Natomiast wiedzę, którą muszą przyswoić teraz uczestnicy konkursu, jest to naprawdę bardzo duży zakres, zarówno wiedzy praktycznej, merytorycznej, jak również i historycznej, a także i ustawowej, bo również obowiązują ich zagadnienia z dziedziny funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem tego turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Te konkursy właśnie to mają na celu, żeby w tych młodych adeptach sztuki pożarniczej zaszczepić właśnie takie zainteresowania, takie różne działania, a później oczywiście zapraszamy również w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych, jak również ochotniczych straży pożarnych. Jest to etap gminny, ale nasi tutaj uczestnicy zajmowali czołowe miejsca również na etapach wojewódzkich, czyli trzeba powiedzieć, że dość dobrze przygotowani. Pewnie jakbyśmy popatrzyli z perspektywy tych 15 lat, okazuje się, że mamy paru uczestników tych eliminacji, którzy zostali zawodowymi strażakami. To też pokazuje, że jednak w jakimś sensie ten turniej przygotowuje do przyszłej pracy zawodowej. Eliminacje turnieju podzielone były na dwie części, pisemną i ustną. Uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę, ducha zdrowej rywalizacji i odporność na stres. Pytania dotyczyły na przykład, co da się ugasić wodą lub... Były też różne skróty, które trzeba było rozszyfrować i daty, kiedy na przykład powstał Związek Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczyłem się coś około 2 tygodni. Pomagał mi tata strażak z Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Dużo mi pomógł. Jak wygram, to mogę zawdzięczać to jemu. Uczestnicy turnieju wiedzy pożarniczej podziwiają strażaków i ich ciężką pracę. Są świadomi zagrożeń, z jakimi muszą się zmagać każdego dnia oraz tego, że to dzięki nim możemy czuć się bezpieczniej. Jest to naprawdę potrzebny zawód, bo gdyby nie oni, to dużo rzeczy by się spaliło. Gminne eliminacje wyłoniły uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą. Najlepsi awansowali do etapu powiatowego. W kategorii szkół podstawowych są to Dawid Szurowski i Karol Pieja, natomiast z grupy gimnazjalistów Patrycja Ślączka i Zuzanna Majka.